Nie ma dopłaty. To przez pół lata. Proszę o uwagę. Otwieram obrady 17 sesji Rady Gminy Maroch w dniu 4 listopada 2020 roku. Następnie chciałbym przywitać przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, urzędników i pana mecenasa. I za pośrednictwem telewizji Malbor, mieszkańców gminy Malbor, którzy być może nas będą oglądali lub słuchali. I też chciałbym stwierdzić, że na 15 radnych, obecnych jest 12 radnych, w związku z tym podjęte uchwały dzisiaj będą prawomocne. Otrzymaliście państwo zaproponowany porządek obrad. Czy ktoś jakieś uwagi ma do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę, że w związku z tym, że nie ma uwag, przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Jest to przyjęcie protokołu z 16 sesji Rady Gminy. I tutaj też zwyczajowo był na dwóch komisjach do wglądu przed sesją w biurze Rady. Czy mogliście się państwo zapoznać? Czy ktoś wnosi jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. W związku z tym, że nikt nie wnosi uwag, protokół zostanie przeze mnie podpisany i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Punkt czwarty, wnioski, interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego, sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego. Ten okres był dosyć krótki, niemniej jednak pozwolę sobie przeczytać, co robiłem. Otrzymajcie go też państwo drogą elektroniczną. Pełniłem dyżur w pierwszą środę października i listopada. Otrzymałem od przedsiębiorstwa Nowa Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023 do uchwalenia przez gminę Maroch, co jest odzwierciedleniem w porządku obrad dzisiejszej sesji. W międzyczasie pozwoliłem sobie złożyć interpelację międzysesyjną na ręce wójta. Odpowiedź otrzymałem, jednak jeszcze analizuję. Jak ktoś będzie z państwa zainteresowany, to się mogę podzielić tą informacją, ale to już w biurze rady. Przekazałem odpowiedź na interpelację zainteresowaną stroną, kolegom i koleżankom, którzy składali na poprzedniej sesji. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji. Przekazałem do Urzędu Skarbowego korekty oświadczeń majątkowych. Tam były takie tam drobne poprawki, tam niektórzy radni mieli. I tradycyjnie wykonywałem czynności administracyjne wynikające z pełnienia funkcji przewodniczącego. Dziękuję państwu za wysłuchanie. Ewentualnie, czy ktoś chciałby coś jeszcze dopytać? Nie widzę. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to sprawozdanie wójta gminy Maroch z okresu międzysesyjnego i oddaję głos panu wójtowi. Sprawozdanie wójta i zastępcy wójta za okres międzysesyjny. 30 września spotkałem się z przedstawicielem firmy wykonującej oświetlenie w sprawie realizacji zadań na ten rok. Podpisałem akt notarialny, również tego dnia podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminy. 1 października również podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminnej. 2 października także podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminnej. Są to działki z poligonu, które się można powiedzieć, że cieszyły się dużym zainteresowaniem podczas jednego przetargu, na którym właśnie sprzedaliśmy 5 czy 6 działek. Stąd też ten wzrost kwoty, o której mówiła pani skarbnik. 5 października spotkałem się z przedstawicielem firmy Voltrans w sprawach bieżących. 14 października uczestniczyłem w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w gminie Maroch. Była to bardzo skromna uroczystość. Można powiedzieć, że tylko kilku nauczycieli było i pani dyrektor. 20 października odbyła się komisja rewizyjna. 21 października podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminnej. 22 października wspólnie z zastępcą uczestniczyliśmy w komisji dotyczącej wysokości podatków w gminie Maroch na rok 2021. 27 października wspólnie z zastępcą spotkaliśmy się z przedstawicielem
firmy Arriva w sprawie dowozu dzieci do szkół w gminie Malbork podczas pandemii. I czyli dzisiaj 4 listopada spotkałem się z architektem w sprawie opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork. Również spotkanie dotyczyło wydzielenia i przeznaczenia sprzedaży części poligonu. I również dzisiaj rano podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminnej. Dziękuję za przedstawienie. Czy ktoś by się chciał odnieść do sprawozdania wójta? Nie widzę. Ja bym chciał tylko jeszcze przypomnieć, że zwyczajowo jest rada, obrady sesji są nagrywane i proszę, jeżeli ktoś by chciał się szczegółowo o podstawę prawną zapoznać, to cały czas jest wyświetlany komunikat. Ja nie będę go czytał, bo to już od 2 lat trwa, że wszyscy doskonale wiemy, ale formalnie jest coś takiego. I przechodzimy do punktu 7, podjęcie uchwał w sprawie. I pierwsza uchwała jest w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok. I poproszę panią skarbnik o takie telegraficzne zreferowanie dzisiejszej uchwały. Każdy na komisji było już zreferowane. Tak się składa, że większość, no właściwie wszyscy tu już obecni byli na komisji, ale tak dosłownie w 2 zdaniach, żebyśmy nie przedłużali z racji epidemii. Otrzymaliśmy środki z rekompensaty, pewną z tytułu zwolnić podatku od nieruchomości i te środki chcemy przeznaczyć na gospodarkę odpadami komunalnymi, czyli dołożyć pieniądze do naszych zbierania odpadów komunalnych, a także na realizację programu zbierania, transportu i utylizacji azbestu. Program jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dalej otrzymaliśmy także pieniądze na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny. Także, o czym tu już pan wójt wspomniał, zwiększenie wpływów ze sprzedaży o 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na drogi. Także zmiany w budżecie polegające na zmniejszeniu wydatków w pozycji kredytów i zmniejszenia wydatków w Urzędzie Gminy z przeznaczeniem na modernizację dachu budynku jednorodzinnego mieszkalnego w Tregamin 11, to jest dotacja dla naszego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. Dziękuję. Przejdziemy do procedowania uchwały. Proszę, żebyśmy wszyscy załączyli urządzenia elektroniczne, za pomocą których głosujemy. I tak, jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę opinię przewodniczących komisji. Opinia komisji społecznej pozytywna. Opinia komisji gospodarczej pozytywna. Dziękuję. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok? Proszę o przystąpienie do głosowania. Głosowało 12 osób. Wszyscy byli za podjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu. Przechodzimy do punktu 2. Jest to uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. I poproszę o opinię przewodniczących. Opinia komisji pozytywna. Opinia komisji pozytywna. Przed podjęciem tej uchwały zwyczajowo tak robię wyjątek. Odczytam wszystkie te stawki, żeby były jasno zdefiniowane. I tak, punkt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,90 zł za metr kwadratowy powierzchni. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,50 od 1 hektara powierzchni. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,50 zł za metr kwadratowy powierzchni. D. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, dziennik urzędowy z 2018 roku, pozycja 1398 oraz 2009, pozycja 730
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudową o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeśli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 2 zł 90 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi, od budynków lub ich części, i tak, mieszkalnych 80 groszy za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej. B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10 zł 50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4 zł 50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 5 zł 10 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Od budowy 2% ich wartości ustalonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Także tak jak byśmy ustalili na komisjach, tak też tu jest zapisane. I teraz kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób i uchwała została przyjęta jednogłośnie. I następna uchwała jest to uchwała w sprawie stawek od podatku od środków transportowych na terenie gminy Malbork na 2021 rok. I tutaj poproszę opinię przewodniczącego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Malbork na 2021 rok? Proszę przystąpić do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przejdziemy do następnej uchwały. To są wszystkie nasze uchwały podatkowe. I chciałem, Państwo wiecie, ale być może będzie ta sesja się cieszyła jakby większym zainteresowaniem z racji podatków. Chciałbym poinformować mieszkańców wszystkich gminy, że podatki w gminie Malbork zostały podniesione, ale zostały podniesione mniej więcej o stopień inflacji, to jest około 3,5%, i całe wszystkie obciążenia zostały w miarę przełożone na wszystkich płatników tego podatku. Także i wzrasta podatek rolny, i wzrasta podatek od nieruchomości, i wzrasta podatek od działalności gospodarczej. Także dziękuję radnym za taką rozważną decyzję, gdzie jakby ciężar tego podniesienia podatku został jakby przełożony dla wszystkich mieszkańców równomiernie. I możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie rocznego programu współpracy gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi. I poproszę opinię przewodniczących komisji. Pozytywna. Opinia pozytywna. I tutaj też zostaliśmy na zapoznanie na komisji. Na konsultację żaden podmiot zainteresowany się nie zgłosił. W związku z tym, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 12 osób głosowało za. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie bezprzetargowe 13 hektarów na tzw. poligonie. Tutaj opinia przewodniczący komisji. Dziękuję. Uwagi zostały też przekazane wójtowi, oczekiwania Rady. W związku z tym, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej na okres do 13 lat części nieruchomości stanowiącej działkę 309/44 usytuowaną w obrębie Nowa Wieś stanowiące mienie komunalne gminy. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. 12 osób było za podjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt kolejny. Jest to w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu. I tutaj też poproszę opinię przewodniczącego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy Malbork ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Malborku, w Gdańsku. Proszę o przystąpienie do głosowania. 12 osób głosowało za podjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i uchwała 7. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji, rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 21-23 przedsiębiorstwa Nogat spółka z o.o. w Kałdowie wsi gmina Malbork. I opinia przewodniczącej? Opinia komisji pozytywna. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 21-23 przedsiębiorstwa Nogat spółka z o.o. w Kałdowie wsi gmina Malbork. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. 12 osób było za podjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 8. Komunikaty, wolne wnioski. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę, Radna Kapuścińska. Proszę Pana, punkt, ja wspominałam na poprzedniej komisji, ale w dalszym ciągu proszę, bo nawet przyjmował do mnie Pan, żeby wyciąć te gałęzie nad tymi lampami, które na drodze osiedla schodzi. Tak, bo jednak tam one utrudniają i tak samo jest prośba, gdzie ja byłam osobiście z tym panem wykonawcą, który wstawiał te lampy, o usunięcie tej ziemi. Bo jak pada deszcz, to ta woda tam staje, to łóżę, jednak tam nie ma chodnika, a dużo osób chodzi na pociąg. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby? W związku z tym, że nie widzę. A nie jeszcze, przepraszam, jak z tymi dowozami? Jak od poniedziałku, jak tylko słyszałam, że tam przedszkolaki tylko mają jeździć, bo to też tam dużo jest zainteresowany. Dzisiaj autobus był bardzo spóźniony. Wszystko bierze i tak inaczej, bo wyszedł nowy komunikat. Myślę, że tutaj trzeba pozwolić naszym władzom, że tak powiem, na rozwiązanie. No, tylko, że przez takich kilka dni właściwie mamy cały czas jesteśmy praktycznie w kontakcie z firmą dowożącą. Cały czas się coś zmienia, cały czas się zmieniają ilości, kursy, więc no, trudno jest ustalić wszystko, żeby, no, żeby to działało. No, dzisiaj już mieliśmy podpisaną umowę praktycznie na miesiąc listopad, a dzisiaj się zupełnie zmieniły warunki. I te warunki się tak zmieniły, że już nawet nie, że wszystko zamknęli, tylko zostawili znowu jedną grupę i znowu będzie trzeba układać i harmonogramy, i harmonogramy tych dowozów i ilości tych dowozów, bo jak Państwo wiecie, jest nie dość, że jest tylko 4, chyba wtedy będzie 46 osób dowożonych z przedszkola, to jeszcze musi być, no, jako w czerwonej strefie, że co drugie miejsce musi być wolne, więc te, no, te harmonogramy, te kursy trzeba znowu od nowa wszystko praktycznie ustawiać na, od jutra, także
no to się musi jakoś tam podocierać. Wiem, że na pewno szkoła podstawowa w gminie Malbork, czyli Teta w Kalowie, na pewno codziennie, jak jest jakaś zmiana, na pewno na swojej stronie internetowej, na Facebooku podaje trasy i jest to na bieżąco. No ale na przykład dzisiaj, aha, bo te ogłoszenia wchodzą dopiero od soboty bodajże, tak? Tak. Czyli do poniedziałku na pewno będzie jakiś harmonogram nowy podany. I to może ja jeszcze tylko słówko, że od dzisiaj zgodnie z zaleceniami pana premiera, od jutra właściwie robimy zdalną pracę, więc ograniczamy do minimum praktycznie spotkania z petentami, tylko do spraw, które będą naprawdę bardzo, bardzo ważne. I jeżeli są jakieś problemy, to proszę wziąć telefon i czy to do mnie, czy do pana Wojtka dzwonić. Na gminę również też, bo nawet ci, co będą zdalnie, to część tych ludzi, co mają bezpośrednio kontakt z petentami, będzie można ich połączyć bezpośrednio do domu, więc myślę, ta komunikacja telefoniczna będzie jakaś tam bezproblemowa. Ale mówię, no trzeba dzwonić teraz już jak najmniej tutaj przychodzić, bo nawet dlatego, że nie będzie całej obsady. W związku pewno co za tym pójdzie, to pewne terminy też jakby ulegną wydłużeniu. Także tam myślę także, jak było w tym wiosennym, że tak powiem, systemie, tam terminy nie były rygorystycznie przestrzegane z racji właśnie na pozamykanie urzędu. Czyli tam, jeżeli komuś tam dwa tygodnie termin mija, to żeby jednak lepiej zachować się tą ostrożność i się nie śpieszyć i nie nakręcać, że tak powiem kolokwialnie, i poczekać do ustabilizowania sytuacji, bo na pewno z tego tytułu nie będą wyciągane konsekwencje. Nawet tak jak na komisji pani Skarbina powiedziała, w tym wiosennym wydaniu nawet nie do końca nie było wiadomo, nawet nie były wysyłane nakazy tam egzekucyjne, były wstrzymane, także tutaj też takie wyrozumiałe. Dobrze, dziękuję. Natomiast jeszcze ważna informacja, bo to w większości ludzi dotyczy, kasa będzie otwarta codziennie. Będzie troszeczkę skrócone godzinę pracy, ale będzie otwarta codziennie. Tak mówię, bo wszyscy się głównie pytają o kasę, więc kasa będzie troszeczkę skrócona, ale będzie czynna codziennie. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, nim zamknę obrady sesji, to chciałbym wszystkim radnym podziękować za przestrzeganie reżimu sanitarnego, bo wiemy, jak to jest w dzisiejszych czasach ważne. Też podziękować sołtysom za zrozumienie sytuacji i dużą odpowiedzialność i uczestniczenie w sesji online, że nie schodzą się tutaj, nie narażając siebie i innych, a jednocześnie też bym chciał się zwrócić do wszystkich mieszkańców mimo wszystko, żeby przestrzegali tych zasad reżimu sanitarnego, bez względu, czy się to komuś podoba, czy nie. Jak się nawet mi nie podoba, to z szacunku dla innych ludzi i naprawdę nie zasłaniajmy się ustawami. Naprawdę zdrowy rozsądek nie zaszkodzi. Lepiej być dwa razy ostrożniejszym, niż raz udawać wielkiego chojrata i żeby to się źle skończyło. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam obrady sesji. Dziękuję Państwu. Thank you.